Grzegorz Kocur. Dzień dobry. Witam Państwa i zapraszam na rozmowę Dnia Echo 24. Moim i Państwa gościem w naszym studiu jest profesor Wojciech Browarny z ramienia Partii Razem. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jak popatrzymy, proszę Państwa, całościowo w skali kraju, w Polsce problem rasizmu nie występuje, ale w tym roku odnotowujemy kolejne przestępstwa dokonane na tle narodowościowym. Przykry również jest fakt, że rozmawiamy w kategoriach Dolnego Śląska, a także samego Wrocławia. Panie profesorze, nie milkną jak na razie komentarze dotyczące rasizmu, ksenofobii, ale także przemocy wobec obcokrajowców. Głos w tej sprawie zabrała bardzo mocno również partia Razem. Państwo od dłuższego czasu nawołujecie do takiego poruszenia nawet publicznego. Myślę, żeby wpłynąć po prostu też na świadomość samych mieszkańców, że ten problem rzeczywiście istnieje. Na początku naszej rozmowy bardzo krótko chciałem zapytać, problem rzeczywiście jest poważny, a jeśli tak, to czy w jakiejś skali też możemy porozmawiać? Każdy wielki problem na początku zwykle jest małym problemem. I tak zaczynał się hitleryzm w Europie, w małej knajpie w latach 20. w Monachium. Nie chcemy, żeby to się powtórzyło. Ani gdziekolwiek, ani tym bardziej w Europie Środkowej, ani tym bardziej w Polsce, która została strasznie doświadczona przez nazizm, faszyzm, hitleryzm, stalinizm i tak dalej. Problem w tej chwili w Polsce z takimi agresywnymi, rasistowskimi zachowaniami jest jeszcze do opanowania. Musimy po pierwsze skutecznie i szybko na to reagować w granicach prawa. O ile to prawo jest naruszane, trzeba wyciągać konsekwencje. Po drugie, trzeba zadbać o szeroką, dostępną edukację publiczną. Trzeba przypomnieć, zwłaszcza młodym ludziom, czym była II wojna światowa i wszystkie zbrodnie popełnione w tym czasie. Bo tak to jest, panie profesorze. Przecież w Konstytucji mamy jasny zapis, prawda? Zakaz propagowania faszyzmu, a także komunizmu, a takie obrazki niestety do nas dochodzą. Niestety w ostatnich latach nie wszyscy, nawet najwyżsi urzędnicy w Polsce przestrzegają postanowień Konstytucji, ale my obywatele i obywatelki powinniśmy. Mamy Konstytucję, to jest dobra Konstytucja, i ona chroni nas i zabezpiecza i tłumaczy nam, że powinniśmy się wystrzegać krzewienia totalitaryzmu. A na pewno hitleryzm czy stalinizm były totalitaryzmem. I dzisiaj ktoś, kto powołuje się na Hitlera, kto wznosi rękę w geście Heil Hitler, niewątpliwie w jakiś sposób nawiązuje do tych totalitaryzmów. I to powinno być napiętnowane zgodnie z konstytucją i zgodnie z moralnością publiczną, która oczywiście jest w tej kwestii jednoznaczna. Rzeczywiście, przede wszystkim, tak jak pan profesor zaznaczył, ważna jest edukacja. O niej za chwilkę porozmawiamy. Zobaczymy również już za moment materiał przygotowany przez nasz zespół redakcyjny. Z kamerą Echo 24 również wybraliśmy się do przedstawicieli partii Razem. No ale między słowami również mówimy coś, co chyba w naszych warunkach polskich, dolnośląskich i tak jakże mocno doświadczonego przez II wojnę światową miasta, jakim jest Wrocław, jest nie do pomyślenia. Przecież Polacy i Grecy w skali całej Europy byli jedynymi narodami, które w ogóle nie potrafiły sobie wyobrazić współpracy choćby ze wspomnianymi przez pana profesora nazistami, prawda? A dzisiaj niestety takie obrazki idą w świat i też pokazują, że musimy chyba jeszcze bardziej zadbać o tą politykę historyczną. Tak też się dzieje. Oczywiście. Na naszych ziemiach dokonał się Holokaust, zagłada narodu żydowskiego. Ta zbrodnia została dokonana rękami nazistów, ale my jesteśmy także w pewnym sensie odpowiedzialni za pamięć o tym wydarzeniu. Tutaj są muzea i dawne niemieckie obozy zagłady. Tutaj pozostały ślady po Żydach, ale także po wielu innych narodowościach wymordowanych przez nazistowskie Niemcy. Więc mamy obowiązek, żeby o tym pamiętać, przypominać, dbać, pokazywać, tłumaczyć, nie ustawać po to, żeby to nigdy się nie powtórzyło. Proszę, zobaczmy wspólnie wywołany przed momentem materiał. Organizacje nacjonalistyczne to środowiska, które gardzą demokracją i prawami człowieka, twierdzą przedstawiciele partii Razem, którzy sprzeciwiają się takiemu zachowaniu. W środowisku polskich nacjonalistów są liczni ludzie, którzy wyznają kult Adolfa Hitlera i chcą powtórzenia zbrodni nazizmu. To nie jest zaskoczenie. Te środowiska, o czym informowaliśmy od lat, biorą udział w Marszu Niepodległości. Regularnie pojawiają się tam okrzyki Sieg Heil, rasistowskie transparenty. Od lat pojawiają się tam ludzie, którzy wyznają totalitarną ideologię nienawiści i rasizmu.
Zdaniem działaczy partii Razem tak zwana skrajna prawica zezwala na rasizm i nie walczy z występowaniem tego zjawiska, z którym spotykają się również obcokrajowcy we Wrocławiu, tak jak przed kilkoma dniami. To polityczne przyzwolenie na rasizm, na ksenofobię, na nienawiść ma bardzo realne, namacalne skutki. Widzimy je także tutaj, w tym mieście, we Wrocławiu. Ostatnio w samym centrum miasta, na Placu Dominikańskim, rasistowscy bandyci zwyzywali i pobili na przystanku studenta z Indii. Parę dni temu w pasażu Niepolda ofiarą rasistów padła dwójka Syryjczyków. Powodem dzisiejszego spotkania polityków z dziennikarzami był materiał przygotowany przez jedną ze stacji dotyczący festiwalu Orle Gniazdo. Reporterzy ujawnili w nim to, że podczas festiwalu namawia się do nienawiści i przemocy na tle rasistowskim. Nasze pytanie do ministra Ziobry, do prokuratora generalnego jest następujące. Dlaczego ten festiwal nadal się odbywał? Dlaczego władze pozostały w tej sprawie nieaktywne? Dlaczego nie rozwiązano tego ewidentnego problemu? Proszę Państwa, ale to nie koniec pytań, tak? To jest też pytanie o to, kto politycznie kryje w Polsce ludzi, którzy uprawiają kult Hitlera i krzewią nienawiść rasową. Działacze partii Razem zwrócili się także do pozostałych opcji politycznych z prośbą, aby ich przedstawiciele stosowali tak zwaną zasadę no platform, czyli odmawiali udziału w transmisjach, w których uczestniczyć będą także przedstawiciele tak zwanej skrajnej prawicy w proporcjach 1:1. Prosimy, apelujemy i domagamy się jednoznacznych deklaracji, że partie parlamentarne i pozaparlamentarne, organizacje społeczne i polityczne będą stosowały zasadę no platform wobec przedstawicieli i przedstawicielek skrajnej prawicy. Szczególnie oczekujemy jednoznacznych deklaracji od partii o charakterze liberalnym, to znaczy od Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, PSL, Nowoczesnej. Jak uważają politycy partii Razem, tylko w ten sposób, wspólnie odmawiając legitymizacji skrajnej prawicy w przestrzeni publicznej, partie są w stanie powstrzymać tak zwaną brunatną falę. Piotr Błachut, Echo 24. Panie profesorze, ten materiał zakończył się informacją na temat listu intencyjnego do m.in. przedstawicieli samorządów czy partii politycznych w naszym kraju. Ktoś odpowiedział na to wyzwanie? Jeszcze nie, ale mamy nadzieję, że ktoś odpowie, bo to jest ważna sprawa. List ma charakter otwarty. Każdy może odpowiedzieć, każda organizacja polityczna, społeczna. Przede wszystkim ten list kierujemy do partii politycznych opozycji, które powinny jednym głosem w tej sprawie wypowiedzieć się przeciwko pobłażaniu dla nazizmu, ksenofobii czy rasizmu. Po drugie, w tym liście apelujemy o zasadę no platform z działaczami skrajnej prawicy. Poglądy, odmienne poglądy od naszych trzeba akceptować, trzeba z nimi dyskutować, ale krzewienie nienawiści i zachęcanie do przemocy na tle nacjonalistycznym lub rasistowskim to nie są poglądy. To nie są przekonania, które w przestrzeni demokratycznej moglibyśmy akceptować. Więc apelujemy wprost o to, żeby nie pozwalać nacjonalistom, rasistom występować w mediach, nie siadać do dyskusji z tymi ludźmi, nie sprawiać wrażenia, że ich poglądy są dopuszczalne. O to apelujemy przede wszystkim do polityków, polityczek Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, do tych ludzi, którzy przez ostatnie dekady rządzili Polską. I Partia Nowoczesna jeszcze. I tak Partii Nowoczesnej, która jest nową partią. Panie profesorze, ale ponieważ zaryzykował pan stwierdzenie na początku rozmowy, że konstytucja z roku 97 w takiej formie według państwa stanowiska może zostać, chciałoby się zaryzykować stwierdzenie, wystarczy, abyśmy stosowali się rzeczywiście do tych zapisków i już by było dobrze. Natomiast może na poziomie parlamentu coś w tych ustawach naszych polskich należałoby zmienić, żeby poszedł jasny komunikat na cały kraj, że należy ścigać zorganizowane grupy przestępcze, które wyrosły być może na bazie rasizmu jako właśnie ideologii spajającej te bardzo, bardzo skrajne środowiska. Ścigać, karać i może niech prawo zadziała po prostu. Prawo to takie prawo stanowione i zapisane w Polsce mamy nie najgorsze, tylko mamy problem z egzekwowaniem tego prawa. Obecny minister sprawiedliwości niewłaściwie nadzoruje prokuraturę, która wydaje się albo bezradna, albo nieskuteczna, albo nie chce angażować się
w dochodzenia tego typu. Nie chce ścigać wystąpień rasistowskich i mowy nienawiści. Czy w Państwa opinii obecnie służby nie reagują właściwie? Reagują opieszale. Albo zdarzało się, że wymiar sprawiedliwości uznawał, że symbole ewidentnie hitlerowskie czy rasistowskie nie mają takiego znaczenia, mimo że w opinii publicznej w Polsce krzyż celtycki, znak SS zapisany runami czy swastyka jednoznacznie kojarzą się ze skrajną prawicą, niedemokratyczną prawicą. Obecne władze stosują politykę przyzwolenia albo lekceważenia, która sprawia, że te skrajne ruchy prawicowe stają się coraz bardziej odważniejsze, coraz bardziej obecne i nie obawiają się konsekwencji prawnych. Więc jeszcze raz, prawo w Polsce jest nie najgorsze, ale musimy zacząć je stosować. I to jest apel do obecnych polskich władz, że jeżeli w ten sposób będziemy pobłażać rasizmowi czy ksenofobii, to te władze polskie, obecny polski rząd i ministrowie będą odpowiedzialni za to, co się stanie. Widzą Państwo jakikolwiek związek ze wzrostem ataków przemocy wobec obcokrajowców z polityką antyimigracyjną rządu? Większość Polaków popiera tę politykę antyimigracyjną. Wiemy nawet już na dzień dzisiejszy, że rząd nie może od tych postanowień odejść, bo to być może nawet w perspektywie przyszłych wyborów mogłoby się bardzo źle skończyć. Ja nie jestem pewny, czy większość Polaków popiera antyuchodźczą politykę obecnego rządu. Antyimigracyjną. No, problemem nie są imigranci, którzy przyjeżdżają z krajów ościennych do Polski. Przyjęliśmy 100 tysięcy Ukraińców. Właśnie, pracują tutaj. Na Ukrainie tutaj, toczy się konflikt zbrojny. We Wrocławiu. Ale problemem jest straszenie obywateli i obywatelek uchodźcami, imigrantami z północnej Afryki albo innych krajów ogarniętych wojną. To straszenie sprawia, że rzeczywiście ludzie obawiają się tego nowego zjawiska. Ja uważam, że w tej kwestii rząd prowadzi szkodliwą propagandę. Szkodliwą w tym sensie, że tworzy takie wrażenie, że imigranci są dla Polski zagrożeniem. My uważamy, że są szansą, że możemy sobie poradzić z tą sprawą, że Polska jest częścią Europy i powinna solidarnie z innymi krajami przyjąć imigrantów i uchodźców i że wreszcie to będzie z korzyścią dla naszego kraju. A panie profesorze, jako partia Razem stawiacie sobie państwo takie pytanie, aby badać te nastroje społeczne, czy agresja nas wszystkich Polaków motywowana jest strachem przed zamachami terrorystycznymi, o których słyszymy? Bierzecie państwo to pod uwagę też taki punkt widzenia, że gdzieś w tle też jest bezpieczeństwo Wrocławia, Dolnego Śląska czy kraju, czy jakiś procent też. Oczywiście, to należy bierzemy pod uwagę, ale troska o bezpieczeństwo nie polega na tym, żeby straszyć ludzi. Bezpieczeństwo zapewniamy sobie przez dobrą pracę służb, przez to, żebyśmy mieli system monitorowania przestępstw popełnionych z powodu nienawiści, na przykład rasistowskiej czy etnicznej. A te systemy zawodzą, więc politycy obozu rządzącego usiłują za pomocą propagandy budować sobie poparcie społeczne. Jeśli nie potrafi się rozwiązywać realnych problemów, to zamienia się te problemy na przykład szczucie, straszenie albo jakieś inne kwestie tożsamościowe, które niczego nie rozwiązują, a tylko wywołują niepotrzebne emocje. Emocje, które do niczego nie prowadzą, tylko prowadzą właśnie do strachu, nie rozwiązują żadnego problemu. Chciałem jeszcze pana profesora zapytać też o państwa stanowisko. Jakie warunki według państwa oceny i opinii powinny zostać spełnione, żeby rzeczywiście doszło do takiego momentu, że nagle Polska przyjmuje grupy imigrantów? Bo dużo można by też porozmawiać o samej ekonomii, prawda? O statucie naszego państwa. Być może jak rzeczywiście tych przysłowiowych fabryk nie będzie kim zapełnić, imigranci zarobkowi ze wschodu będą wyjeżdżali do naszych zachodnich sąsiadów, to i może będzie taka sytuacja, że faktycznie będziemy zmuszeni szukać gdzieś tej siły roboczej, mówiąc w cudzysłowie, no choćby w dalekiej Afryce. Najłatwiej zaprosić, ściągnąć do nas imigrantów, tych ludzi, którzy chcieliby w Polsce żyć i pracować, stwarzając tu dobre warunki. Wydaje się, że pod tym względem Polska jest krajem coraz bardziej atrakcyjnym.
Jesteśmy częścią Europy, Unii Europejskiej. A przy tym bardzo homogenicznym etnicznie narodem. Tak, więc największe zadanie do wykonania dotyczy kwestii stosunków społecznych, stosunku do obcych, innych, takich spraw właściwie kulturowych, obyczajowych, także ideologicznych. Tutaj musimy rozwinąć szeroką i powszechną edukację publiczną, która będzie pokazywała, że ten ktoś inny może być naszym sąsiadem, dobrym sąsiadem, przyjacielem z pracy, koleżanką ze szkoły. Niedawno do Wrocławia wrócił syn mojej koleżanki z uniwersytetu, który przez lata wychowywał się w Berlinie. I zdziwił się, że tutaj w polskiej klasie są sami Polacy, bo w niemieckiej klasie w Berlinie było tylko 8 Niemców. I ta niemiecka klasa się bardzo lubiła. Była to grupa zżytych, zaprzyjaźnionych ze sobą dzieci. Takie konkretne przykłady można pokazywać, że nawet jeśli otworzymy drzwi dla imigrantów czy dla uchodźców, to nie znaczy, że zburzymy poczucie bezpieczeństwa w Polsce. Być może właśnie stworzymy inne społeczeństwo, bardziej różnorodne, ale to ciągle może być nasze społeczeństwo bezpieczne, współpracujące i w pewnym sensie, w takim nowym znaczeniu, patriotyczne, kochające to miejsce, gdzie ci ludzie się mogą osiedlić. Bardzo panu profesorowi dziękuję za przybycie do naszego studia. To było stanowisko partii Razem. Pan profesor Wojciech Browarny. To wszystko w dzisiejszej rozmowie Echo24. Dziękujemy także państwu za uwagę. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia.